Siemaneczko, w 45. części Let's Play, oczywiście Wojna Krwi. Co, i odcineczek zaczniemy sobie od zagadki. Zobaczymy. Miałem parę dni przerwy, więc tak troszeczkę zerknąłem, czy nie mam czegoś do zrobienia w obozie, ale chyba nie. Brakuje mi drewna do boostu pancerza na starcie. Fajna umiejętność, ale dobra, skupmy się na zagadce. Aby nie była jakaś trudna na sam początek. Gaskon ciągle się czymś przechwalał, a to, że nie ma przystojniejszego odeń kawalera, a to, że nie ma sobie równych w sztuce żonglowania. Pozostali żołnierze ignorowali tę fanfaronadę, przewracając tylko oczami. Kiedy jednak przy okazji postoju nieopodal gorzelnie Gaskon chełpi się, że ma mocniejszą głowę niż krasnoludy, Gabor Zigryn nie mógł już tego zdzierżyć. Wyciągnął z sakwy kufle. Dopij swoje chłodne piwo, zanim zrobi to Gabor. Okej. Okay. Ej, a to jest... O, dobra. Zobaczymy, jak Gaskon, jak mu pójdzie. Nie no, musi to wygrać, nie? Ale mocniejsza głowa od krasnoluda. Bardzo mocne słowa, nie? Dobra. Przeciwnik spasował, spoko. Co ty tu możesz? Na początku każdej tury wypij 3 łyki chłodnego piwa. Okej. Okay. Dobra. Aha. Dodaj jednego gapia. Jeden ładunek. W tej turze każdy wykorzystany ładunek pozwala wypić 2 łyki piwa. To na koniec. Ciekawy jestem... Aha, tak to zadziała. Dobra. Oczywiście nie mogłem wypić, nie? Czemu nie wykorzystał? Czy on wypił? Nie, 25 chyba mieliśmy. Okej. Dobra. Dobra, tylko że on ma już 15. On jeden wypija? No nie, każdej tury wypij 3 łyki, dobra, rozumiem. Każdych 2 gapów. Dobra, więc coś czuję, że pierwsza próba będzie nieudana. Zobaczcie, ile on skubaniutki już ma tego. Dobra. Okej, okay, dobra, to ci teraz chyba przerżnąłem, nie? To chyba nie zadziałało tak, jakbym chciał. A nie, zadziałało, ale... No nie zrobię tu nic więcej. Czekajcie, od czego by tu zacząć? No najpierw zbomblujemy się nimi, ale to jego też bomblujemy. Dobra, zobaczymy. Ładunki sojusznicze Gaskonowi, dobra. Rozumiem. Nie, poczekajcie, nie, jeszcze inaczej. Spróbujmy najpierw zrobić to od tej karty, zaczniemy. Dobra. Okej. Dobra. Dobra i mamy
jeden punkt straty. Nie jest za dobrze. Daj Gaskonowi jeden ładunek za każdych dwóch gapiów. Dobra, rozumiem, ale dwóch gapiów, czyli... Czyli też jeden. Dobra. A. Czyli tak, no oni są gapiami, okej, dobra, dobra. Bez sensu zastanawianie się. Pytanie, czy już wykorzystać to? Zobaczymy. 6. Kurwa, to będzie tylko 12. To też nie jest za dobrze, szczerze mówiąc. No i jemu zostaje 5. Dobra. Ja tu nic więcej nie jestem w stanie zrobić, ale jestem w stanie to wygrać. Ej, dobra, udało się, metodą prób i błędów nawet spoko poszło. No, Gaskon. Hakamski dwojniak. Zaraz sobie zobaczymy. Nie co, wierzę. Co to jest? Gaskon, on przepił krasnoluda. Mówiłam, że go nie doceniasz. No, nie lada osiągnięcie. To muszę przyznać ja. Dobra, co my tutaj dostaliśmy? Co to tutaj robi? Co? Gdzie to jest? Przepraszam, bo nie... A tutaj. Na koniec każdej tury wzmocni losowego sojusznika w każdym rzędzie o 2. Losowego sojusznika o 2. Tylko to bibeloty są, no. Chciałbym się tego pozbyć, a nie do końca chcę. Dobra, niech będzie. Ciśniemy dalej. To mieliśmy eskortować też chłopów gdzieś, nie? Już nie pamiętam, w jakieś takie dziwne miejsce, którego nikt stamtąd nie wraca. No, to będzie tu. Jak się dokładnie nazywała ta miejscówka? Dekretem starosty ogłasza się, co następuje. Zapomniałem. Dalej leziesz na własną odpowiedzialność, babo. Dobra. W Dolinie Czarnego Potoku zaleca się z drogi nie zbaczać i postojów nie robić. Postępuj zgodnie z kodeksem Sztygara, to wszystko będzie dobrze. W Dolinie Czarnego... Dobra. Zobaczymy, co to za jakaś klątwa tam jest, czy co się dzieje. Że nikt stamtąd nie wraca. Mamy znacznik. Jakaś pseudolawinka. Czy ja tutaj nic nie pominąłem? Aby chyba nie. Chyba nie. Dobra. Co to za miejsce? Dolina Czarnego Potoku. O, trochę. Ładnie tu. Ładnie. Ale i niebezpiecznie. Miejcie broń w pogotowiu. No dobra. No dobra. Tutaj coś jest? Za tym słupem zaczyna się Dolina Czarnego Potoku. Niczego nie tykaj, z traktu nie zbaczaj, potworów wyglądaj, z tarasu nie pływaj. Okej. Chociaż wygląda tu całkiem spoko, przyjemnie, nie? Skoro ostrzegają nas na każdym kroku, to chyba coś musi być na rzeczy. My, krasnoludy z trzeciej eskorty osiedlęciej na terenach Doliny Czarnego Potoku, znosimy ten obelisk, żeby jakiś ślad po naszym trudzie pozostał. Jeśli nie podołamy, wy wypijcie nasze zdrowie i pomnijcie nasze imiona. Okej. Dobra, tu jest jakaś zagadka. Możemy iść w prawo, ale możemy iść w dół. Ale w dół to będziemy szli dalej. Dobra, czyli może najpierw w prawo pójdziemy zrobić tą zagadkę. Zobaczymy, o co chodzi.
Okej, machkamscy inżynierowie zachodzili w głowę, czemu potężny mroźny most legły w gruzach. Czy spowodowało to na napierająca kra, lodowate wiatry bijące od strony gór Karbon, trzęsienia ziemi? Prawdziwy powód okazał się jednak inny. Miał blisko 3 metry wzrostu, grubą skórę i wybitnie podły charakter. Przesuń wszystkie jednostki poza trolem mostowym na drugą stronę pola bitwy. Nie pozwól, żeby zginął jakikolwiek jednostka. Okej, to już będzie problem, żeby ktoś nie zginął. Ale zobaczymy, no. Zobacz. Już chyba jakiś mniej więcej plan jest. I tak, niepotrzebnie chłopów chciałem się pozbywać tej piechoty. Ja można sobie do tyłu wycofać, dokładnie. Zaczniemy od ciebie, kolego. Oczywiście chłopa przesuwamy, żeby to miało sens. Dobra. Tak, pozbywamy się trójki. Możemy się pozbyć jakiejkolwiek czwórki teraz. Kończymy. Dobra. Zbywamy się jedyneczki. Zbywamy się dwójeczki. I kończymy. Ten jest bezpieczny, bo stoi w drugiej linii. I teraz możemy go bezpiecznie eskortować. No. Trochę mi zajęła ta zagadka, nie? Ale grunt, że się udała. Tu są morale, ale ja mam na full. Więc na razie bardzo bym tego nie chciał zużywać. No, później się pewnie przyda. Pani, w jaskini leżą ciała krasnoludów, całe tuziny, bez żadnych widocznych obrażeń. Schronili się tam wraz z całym dobytkiem, który można by stamtąd wyciągnąć. Zważ jednak, że z 3 zwiadowców, którzy wyszli do pieczary, wrócił tylko jeden. Coś zabiło pozostałych, ale nie wiadomo co. Po prostu padli na ziemię, jakby porażeni. 20, sporo. Ale surowce też są warte. Ale surowce też są sporo warte. Ciekawe, nie? Ciekawe, co to mogło być. Oznaczyło mi się na mapie, że tu jest kapliczka. Tak. No, musiał tu kiedyś wrócić. No teraz bez sensu marnować ją. Dobra. To jest... A, tutaj coś jest do zebrania. Fajnie. Okej, drzewo. Zarąbiście. Akurat potrzebuję tego. Całkiem sporo. Dobra, teraz odsłoni mi się tu parę elementów. Fajnie, dobra. Coś, nie, nic więcej. Czyżby to bitwa standardowa przed nami była? Czemu nie? Może być w sumie na koniec odcinka. Na środku drogi stał porzucony wóz z przypruszonym śniegiem sianem, z którego wystawały obie stopy. Co tu się stało? Morderstwo, pułapka? Mewy nie musiała długo czekać na odpowiedź. Chwilę później usłyszała za plecami potężne wycie. Zjawy, upiory, tak? Dawno ich nie było. Jeszcze w bitwie standardowej, no może być ciekawie. Co to będzie tu robiło? Na początku co 4 tury nawieźć najsilniejszego wroga, który nie został jeszcze nawiedzony, i przenieść go do drugiego rzędu. Na początku każdej tury zadaj wszystkim nawiedzonym jednostkom 1 punkt obrażeń. Okej, to nie jest jakoś super straszne. Gaskon na pewno nie teraz. Alchemik też mi się nie wydaje, że to będzie dobre rozwiązanie. To może się przydać, jak będzie tam obrażenia dostawał któraś z naszych jednostek. To się prędzej przyda. Xavier nie. Ale alchemik też nie. Chyba nie mam żadnego podpalenia, serio? Lipa straszna. Bez podpalenia to ja tu niewiele zrobię. Bibelot mnie nie interesuje. No ale dobra, niech tak będzie. Nawieźć wybraną jednostkę. Okej. Musimy cię już ostro atakować, kolego, jak najszybciej, dokładnie.
Oj, bargaszki też nie są zbyt fajne. Dobra. Ale to... Nikt nie ucieknie! W takim razie tak to zrobimy. Jak najszybciej się pozbędziemy, dobra. Ale mamy silną przewagę jak na razie. Na razie nie będę wykorzystywał Mandragory, bo jeszcze obrażenia jakieś mogą tu fajnie zadać. Więc to na razie odpada. Ciebie mogę zagrać. Muszę się napić. Mhm. Sprzedaj tam dychę, fajnie. Dobra. Grat spasował, no słusznie. O to chodziło, żeby wywrzeć presję na nim. My też pasujemy. I następną rundę możemy spokojnie oddać, więc... Plan idealnie się spełnia, kroczek po kroczku. Podpalenie, kosynie, nawet dwóch. No to świetnie. No to świetnie i nawet nie chcę chyba nic wymieniać, nie? Nie. Moja tura, wiadomo. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Ja będę musiał się trochę napocić. Dobra. Coś w sumie jeszcze będziemy mogli zagrać z tego co widzę. Pytanie co? Może jakieś przeniesienie? Zobaczymy jeszcze. Dobra. W sumie może tak być. Czekaj, zaczniemy. Zaczniemy od ciebie. Pewnie jeszcze możemy ciebie wykorzystać. Dostałeś kiedyś kamulcem w gębę? Dobra. Pięknie. Pasujemy sobie i niech on się martwi. Jak odrobić taką przewagę. Nadrobić. O. Brzmi jak mocna karta. To świetnie, bo oddaję rundę w tym momencie. Już jesteś kartę do tyłu, kolego. Już jesteś dwie karty do tyłu. No i dobra. No i o to chodziło. Skrój się z mocnych kart, więc git. Nie ma problemu. Ale chemik mi się nie przyda, kosynier mi się przyda, podpalenie mi się przyda. Autujemy cię. Na pewno robimy. Czekaj, na pewno robimy tak. Uwaga na głowy! Ciebie do tyłu. Dobra. Tam podpalenie już robi swoje. Ok, jeszcze jedną północnicę masz, co? Oj, to musimy się jej pozbyć jak najszybciej. Dosyć nieprzyjemna jest ta jednostka. No ale to co, zaczniemy od podpalenia. Będziemy mogli się bawić z kundlem. No. Okej. Nie widzę problemu. Raz trafiłem trepa z 200 kroków. Spoko. Pięknie. Dobra, chociaż wolałbym, żeby któryś z tych się pozbyć, ale niech będzie. Okej. No i niestety. Kolejny bargasz, niedobrze. Wystawimy chłopa. No. Trzeba było słuchać mojej baby. Tylko wzmocnimy zawczasu i może padnie upiór. Tak jest. Kolejna północnica, niedobrze. Ale pozbędziemy się tej jednej przynajmniej. Dobra. Czas na pościg!
No to tego zaraz sobie wzmocnię. A nie, w ogóle straciłem tą kartę, no tak, shit. A przydałaby się. A naprawdę fajnie by się przydała. No tak, najszybciej tego. Tej karty trzeba się pozbyć. Żegnamy. Pięknie. Ciebie sobie tepniemy na rękę. Wrócimy. No nie, no jedną kartą chyba nie będzie w stanie nic zrobić tutaj, nie? No, tak myślałem. Dobra. Możemy spokojnie spasować. Pięknie. Dobra, tutaj z surowców mam nadzieję, że sporo nazbieramy. Chodźcie, dotarliśmy na miejsce, w zasadzie od groma potworów, ale poradzimy sobie z nimi w Trymikę. Chaty poniszczone, ale tydzień, dwa i będą jak nowe. Szkoda tylko, że w lesie nie ma żadnej zwierzyny. Tak czy siak jestem w dobrej myśli, do 6 razy sztuka. Ciekawe, dlaczego w lesie nie ma żadnej zwierzyny, nie? Bo pewnie zwierzyna wie, że nie ma co tutaj cudować. Dobra, czy ja jeszcze na końcu odcinka mogę sobie zbudować... nie, brakuje mi 4000, ale mam, od czego mam swój targ. Dobra, powiedzmy, że będę w stanie poświęcić tyle złota. No. Dobra, jeszcze jeden raz, ok? Teraz możemy to śmiało wybudować i będziemy mieli dwa pancerze na starcie na każdej jednostce, nie? It's nice, naprawdę nice. Dobra. Pięknie, palisada rośnie. A i morale nam spadły, dobra. Ale to w tym odcinku na tyle, także wpadajcie do opisu. Szykujcie się na wyjaśnienie tej zagadki, nie? Bo tu jeszcze nic nie jest jasne. Ale to w następnym odcinku, także na razie.